dla każdego sportu. Dobry wieczór, Karolina Romaniuk, TV Reklama, obok mnie Rafał Jackiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, powiedz mi, pierwsze pytanie, jak planujesz w ogóle walczyć ze swoją nową biżuterią, powiedzmy? Tak, biżuteria. Moja nowa biżuteria jest na razie przyczepiona do 30 kwietnia. Jest to bransoletka na nogę, tak zwany krokomierz. I jak zrobię za dużo kroków w klatce, to będę musiał niestety się zatrzymać i stanąć, bo będzie mnie telepało, będzie prąd mnie trzepał. A jak w ogóle doszło do tego, że pozwolili ci walczyć? No bo walka będzie wieczorem, tak? A to nie jest tak, że od rana do jakiejś popołudniowej godziny można wychodzić i trzeba później siedzieć w domu? Tak, od 16.30 do 21.30 mam codziennie wyjścia. Tutaj dostałem zgodę od pani kurator, jako że to jest gdzieś tam moja praca, jakby nie było. Normalnie karę odbywam w domu, ale na te 3 dni dostałem, można powiedzieć, przepustkę. Także idę normalnie i z bransoletką na nodze będę walczył, także nie ma żadnych kopnięć, nie ma żadnych obaleń, także nie będzie problemu, żeby zadać parę ciosów i w tym nie uszkodzić bransoletki. A to nie jest tak, że warunkiem właśnie takiego domowego aresztu jest to, że musisz mieć jakąś pracę. Co ty robisz? Tak, ja prowadzę treningi w klubie SFC24 na Wolskiej 19-25, zapraszam. Tam mam godzinę od 17 właśnie do 21. W tych godzinach trenuję sam i prowadzę treningi. Pozostałą część mojej kary odbywam w domu. Co prawda moja strażniczka, mój klawisz jest fajny, ale wolałbym gdzieś tam polatać po mieście i coś porobić, bo nudzę się. Ty masz duże doświadczenie w walkach, w różnych formułach, trzy walki w różnych formułach. Trzech na jednego też, w Mińsku jeszcze nie było, roku. Ale było. Zmierzam do tego. O, widzisz. Było. Czyli tak, 3 na przykład były walki z 3 różnymi zawodnikami w 3 różnych formułach. Kiedyś u mnie na wywiadzie powiedziałeś, że mógłbyś zawalczyć z kobietą. I teraz pytanie. Trzeba. Trzema nawet. A z kobietą, tak, z kobietą też kiedyś Lil Masti chyba powiedziała, że na samą walkę chciałaby stoczyć z facetem i ja zaproponowałem, że ja mogę stoczyć z nią walkę na zasadach ona MMA, ja tylko lewą ręką i tylko na tułów będę pił, obie ręce na tułów, także rzucam ci wyzwanie. Czyli rzucamy wyzwanie do Lil Masti. Znaczy nie, w sumie żartuję, to ona rzuciła, to ona chciała. Ale ty przyjmujesz. Ja przyjmuję, tak. Ja, ona na zasadach MMA, ja tylko ciosy na tułów, same ręce, bez kopnięć. Spoko, jakieś małe duszonko ewentualnie. Zobacz, taka walka mężczyzna-kobieta już się odbyła, a może ty i 2 kobiety? Był też pomysł ja i 3 kobiety, tak. Powiedziałem też to na którymś wywiadzie, ja i 3 kobiety, ale taką muszą mieć takie do 60-65 kilo, żeby nie jakieś, kurde, wiesz, po 120, nie? Bo to wtedy, wiesz, mogłoby być ciężko na zasadach MMA. Ale możemy też zrobić. Ja na schaby, same ręce, one formuła MMA, robimy, nie ma problemu, możemy je zrobić i w prime. A masz w głowie jakąś inną jeszcze kobietę, oprócz Lil Masti? Nie, bo to, wiesz, bo to tylko taki, wiesz, gdzieś tam mi przyleciało, wiesz, bo oglądałem gdzieś tam wywiad i ona po prostu powiedziała, że chciałaby na samą walkę stoczyć z mężczyzną, żeby zobaczyć, jak to jest. I ja zaproponowałem, że możemy zrobić w taki sposób, jak ja mówię, czyli same ręce, tułów, ona pełne zasady MMA. A oglądałeś kiedyś walki z Usie? Tak. A może z Usie i Linkiewicz? Dobre wariatki, pozdrawiam was. Spoko, jak znacie, wtedy nie ma problemu. Serio. Dobra, czyli w takim razie mamy już walkę, niedługo. Mamy nawet 2. Na to. Możemy nawet 2, możemy nawet 3. Spoko, nie ma problemu, kurde. Mogę na jednej gali też stoczyć parami. 2, a później 2. Na początku i za chwilę znowu. Spoko, nie ma problemu. Dobra, to czekamy na to. Bukmacherzy twoją przyszłą walkę Szulim notują trochę niekorzystnie dla ciebie. Dlaczego tak jest? No nie dziwne, no co się dziwić, kurde, przecież jak ja ostatnio trenuję dzień, 2, 3 do walki, jadę, biorę walkę. Ale od lipca powiedziałeś na zadymach, że od lipca trenujesz. Tak, ale oni tego nie wiedzą. Ale już powiedziałeś. A teraz już za późno. To teraz się zmieni, myślisz? Nie, nie wiem, wiesz co, ja powiem ci tak, naprawdę ja pomimo moich tam przeżyć i moje właśnie odsiadki jestem w lepszej formie jak przez ostatnie 5 lat, także nie boję się o to. To jest tylko 3 razy 3 minuty, także nie ma problemu, starczy mi siły. A czy będzie mi się chciało? Tak, będzie mi się chciało. A co powoduje twoją lepszą formę? Czy zaprzestałeś, powiedzmy, nie wiem, kontaktu z używkami, czy jak? Jaka złośliwa ty. No nie złośliwa, to wiesz, ja chcę wiedzieć, no ja nie wiem. Nie, posłuchaj, nie piję od czerwca 30, kiedy mnie policja porwała z ulicy Mazowieckiej, z pracy. Do dzisiaj nie piję, ponieważ mam zakaz picia, bo w każdej chwili może pani kurator wpaść z alkomatem i jakby to powiedzieć, będzie małe dmuchanko.
Miałeś walczyć z Ambrow początkowo. Czy nie wolałbyś jednak tego starcia z nim stoczyć zamiast twojego obecnego przeciwnika? Tak, Ambrow będzie następny, jeżeli chciał, tam się tam gdzieś też wyrażał gdzieś chęć tej walki stoczenia. Był taki pomysł, że Ambrow chciał w K1. Ja powiedziałem, że K1 nie, no bo nie będę się bawił, bo to jest dla mnie za ciężkie teraz po takiej przerwie. Same ręce spokojnie, nie ma problemu w moich rękawicach. Dołożyliśmy łokcie, też się zgodziłem, ale później gdzieś tam mi wcisnęli Grześka i jakoś tak szybko, kurde, chyba mówię, pomroczność jasna była i szybko się zgodziłem i dlatego po prostu tak to poszło, ale wolałbym z Grzesiem walczyć, dlatego że Grzesiek jest prawdziwym sportowcem, a ja już ze sportowcami nie chcę walczyć. No ale Ambro jednak walczy dalej w tej federacji, więc właśnie zastanawiałam się, dlaczego nie. To chodziło tylko o to, że inna formuła miała być, czy jak? Nie, właśnie nie wiem, po prostu gdzieś tam taki po prostu gdzieś tam pomysł gdzieś tam ktoś rzucił, ja mówię, dobra, spoko, nie ma problemu, nie? Także Dawid, jesteś następny. Ale żałujesz generalnie, że wyszło tak, a nie inaczej? Nie, dlaczego? Nie ma problemu. Ja nie żałuję niczego w życiu generalnie, bo i tak nie mam na to wpływu, także to już się zgodziłem, dogadałem się, ustaliłem, podpisałem, także nie ma już odwrotu, a jak nie ma odwrotu, to po co się mam teraz wkurzać, że zrobiłem coś, co chciałem inaczej. A jak oceniasz w ogóle umiejętności swojego przeciwnika? Jego umiejętności są Kłamie. Nie, nikt nie kłamie tutaj. Nie, szczerze. Nie, no szczerze. No nie, no przecież wiadomo, no, to jest prawdziwy zawodnik, to jest prawdziwy sportowiec, to jest prawdziwy zawodowiec, także wiadomo, to jest MMA, to jest troszeczkę inna praca. Tutaj wiadomo, że może nie tyle co jego przewagą, co po prostu mniejszym ryzykiem ze mną walczyć jest właśnie w tych małych rękawicach do MMA w boksie. No właśnie, pamiętam, że my pierwszy wywiad razem robiliśmy na konferencji prawdopodobnie MMA VIP. Jesteś teraz w Prime. Dlaczego? Bo tak. Zaproponowali ci lepsze warunki, powiedzmy, czy po prostu zakończyłeś współpracę z MMA VIP? Nie, wiesz co, ja nawet współpracy z MMA VIP nie podejmowałem, po prostu zaproponowali walkę, ja się zgodziłem, nie ma problemu. No nie doszło finalnie. Nie, walczyłem jedną walkę z Kazikiem. A, jednak wyszła tak. Walka. No, w pierwszej rundzie tam niechcący, tam machnąłem ręką, wygrałem. Ale to było na ostatnim VIP? Nie, no nie. Właśnie, a wtedy, kiedy rozmawialiśmy, im chodziło. Na czwórce. Mhm. A, dobra, to ja jeszcze się nie znaliśmy. No, to wtedy zawalczyłem i potem miała się odbyć na sama gala, ale różne tam zawirowania. Ja poszedłem tam, gdzie poszedłem. Miałem mieć walkę wieczoru z Damianem Kiwiorem, no i niestety gala została odwołana, a teraz nie wiem, co tam się będzie działo. Mhm. A kiedyś miałeś też walczyć z Don Cassio, pamiętam. Czy chciałbyś dalej tego starcia? To znaczy nie tak, że miałem walczyć, tylko ja po prostu zaproponowałem walkę, bo Katiuszy wypadł przeciwnik. Ja zaproponowałem, że mogę chętnie zawalczyć, rozpromować moją markę JEP, zarobić parę groszy i najebać go. Także nie ma problemu, jeżeli tak, to spoko, jestem otwarty. Czyli podtrzymujesz dalej Don Cassio? Tak, wiesz co, dlaczego? Ja generalnie mogę, wiesz, z większością zawodników, chłopaków mogę z tych freakowych walczyć, dlatego że wiadomo, nie ze wszystkimi, no bo to są też chłopaki, którzy pomimo, że nie są zawodowcami, to jednak są dla mnie po prostu za silni, za ciężcy, za wysocy, tak, ale gdzieś tam Katiusza gdzieś tam się łapie w tych gdzieś tam widełkach, gdzieś tam moglibyśmy walczyć, także nie ma problemu. Mówiłeś, że w K1 tutaj nie chciałbyś, czyli zostajesz tylko i wyłącznie przy boksie, inna formuła nie wchodzi w grę już, tak? Nie, wiesz co, tylko boks, małe rękawice też, wiesz, te też nie chętnie. Nie, wiesz, boks, małe rękawice, bokserskie, najmniejsze, najtwardsze, granty, rejesy, everlasty, MMA, nie, wolałbym w ósemeczkach, w małych bokserskich rękawicach, wtedy też można fajną walkę stoczyć. No, masz wielkie osiągnięcia już w tej formule, więc jakby zostajesz już, to jest w twoim sercu po prostu. Wiesz co, nie tyle co w sercu, co po prostu ja jestem realistą. Nie, umiejętności ja też umiem kopnąć, też umiem, wiesz, i też gdzieś tam umiem się obronić przed obalaniami, ale generalnie wolałbym w boksie po prostu, bo ja już powiedzmy jestem w takim stanie, gdzieś tam mój wiek i gdzieś tam moje przeżycia i gdzieś tam moje to wszystko, to co się działo przez te lat, 30 lat w boksie, jednak wolałbym zostać właśnie przy boksie, żeby gdzieś tam jednak i tak ciężko będę trenował i tak, także nie będę już obciążał organizmu więcej. Powiedz mi, czy ty w ogóle obserwujesz, co się dzieje ostatnio w internecie? Od kiedy wyszedłem z więzienia, coś tam patrzę, coś tam. Jest ostatnio bardzo mocna afera Pandora Gate. Jak oceniasz w ogóle tą całą sytuację? Co byś powiedział na ten temat? Powiem tak, w takich środowiskach, gdzie jest kasa, gdzie jest jakaś sława, gdzie są celebryci, gdzie są takie właśnie... To się dzieje nagminnie i ja tutaj absolutnie nie zamierzam rzucać się nazwiskami czy jakimiś konkretnymi środowiskami, ale jednak, kurde, gdzieś, gdzie to się dzieje, gdzie jest właśnie to ziemka kasa i sława, to tam takie rzeczy, co są na porządku dziennym, se kurde robią, kurna, wiesz, z małolat, gdzie to są ich kibicki, gdzie są ich fanki, robią sobie jakieś tam, wiesz, zawody, kurde, kto więcej kogo, kurde, wiesz, ogarnie, no. I to mówię szczerze, otwarcie, kurwa, wypierdolę. A uważasz, że dobrze, że to wyszło na światło dzienne? Bardzo dobrze i niech wszyscy za to odpowiedzą. Jeden kury...
nie każe. Będzie w więzieniu, czy będzie złapany na mieście. Oczywiście nie namawiam do samosądów, nie, cofam to, żeby nie było. Bać was. Myślisz, że tych takich małych tajemnic, sekretów jeszcze, jakby te tajemnice jeszcze nie wyszły na światło dzienne, myślisz, że to jest dopiero początek, czy to jest boom i koniec? To jest, kurde, początek wszystkiego, puszka Pandory została otwarta, tak? No tak, myślę, że to jest początek wszystkiego, bo tego, co się będzie działo tak naprawdę, bo teraz wszyscy te gity, te twarde chłopaki, kurde, zasadami ulicy będą sprzedawali drugiego, bo się będą ratowali, bo będą sobie chcieli, żeby iść do więzienia, bo tam wiadomo, co ich spotka. I teraz jeden na drugim będzie na to nie on, że to nie on, że to nie on. Teraz nie wszyscy, kurde, całe małolaty, a teraz nie będzie winnego. To jest normalne, to jest... Nawet w świecie, kurde, prawdziwych gangsterów jest pełno tych, którzy najpierw na rzeczy, kurde, które są nielegalne, a potem, żeby siebie ratować, sprzedają kolegów. Tak, tutaj, moim zdaniem, analogicznie. Tutaj jeszcze gorzej, bo tutaj to jest... No, to jest na szerszą skalę, bo to jest wszystko publiczne, jawne, prawda? Wiesz co, nawet nie chodzi o to, że publiczne, jawne, tylko że to są pseudo-gangstery, którzy koło gangstera to byli nawet nie stali. Także oni tutaj się szybciej posypie, kurde, niż gdzieś tam w świecie, gdzieś tam można powiedzieć, tej prawdziwej ulicy. Dobra, ostatnie pytanie ci zadam. Dlaczego nie chcieliście podjąć challenge'u od chattersów odnośnie tych odrzutów, tak? To się nazywa odrzuty. Bałeś się, że przegrasz i będziesz musiał mieć czerwone włosy? A w życiu, kurwa, się niczego nie boję. Ja powiedziałem, możemy zrobić tak. O, Grzesiek, możemy zrobić tak. Grzesiek zrobi sproły, ile ten, a ja zrobię... Ale ja spróbuję ściany, żeby... Żeby nie musiał ci się nastawić. A to nie, dobra, przegrałem. Dobra, przegrałem. Czyli widzimy cię na gali w czerwonych włosach. Ty, weź, chyba ciebie, kurde, zaraz będziemy w różowym. Ale ja mogę być różowy, ale jak ty będziesz miał czerwony, to ja będę miała różowe. Uspokój się. Nie, nic nie, dobra, żaden, dawaj, dobra. Przestań, żaden ten nie. Dobra. Morda gada, morda odpowiada. Jak ja bym się przybił, to tak prawdopodobnie bym zrobił. Prawdopodobnie, nie prawdopodobnie, tylko na pewno. A więc tego się nie przybijam. Mówiłeś, że jesteś nie, słowny. Tak, dlatego tego nie robię, nie przybijam się absolutnie, nie. No dobra, to dziękuję bardzo. Dziękuję Do zobaczenia na gali. Dzięki.